Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Na uroczystym koncercie galowym inaugurującym 35. jubileuszową edycję Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych imienia Ignacego Wachowiaka Lublin 2021 witają Państwa Dorota Kukawska i Tomasz Misztal. No i proszę Państwa, tak to jest, że 35. edycja miała się odbyć w roku 2020, ale oczywiście wszyscy wiemy, że z powodu pandemii musieliśmy wszystko odwołać. Stąd też w tym roku 21. mamy okazję świętować jubileusz. Tegoroczne koncerty odbędą się w systemie hybrydowym, co znaczy, że zespoły polskie wystąpią na żywo, tutaj na scenie, natomiast zespoły zagraniczne zaprezentują się online na ekranie. Codziennie o godzinie 18 będziemy spotykać się właśnie tutaj. Będziecie Państwo oglądać ten niezwykły spektakl o godzinie 18, Ogród Saski, Amfiteatr. Zapraszamy. Po raz pierwszy naszemu festiwalowi towarzyszy kiermasz rękodzieła. Na pewno już Państwo zauważyli, że tam u szczytu sceny rozstawione są stragany, a na nich przepiękne rzeczy stworzone ręką artystów, twórców ludowych. A kiedy już zakończą się spotkania w Ogrodzie Saskim, zapraszamy wszystkich serdecznie. Codziennie o godzinie 20:30 odbywają się na Starym Mieście prezentacje kapel, muzyków, którzy przyjechali na nasze spotkania. Zapraszamy Państwa również do obejrzenia wystawy fotograficznej dokumentującej historię międzynarodowych spotkań folklorystycznych. Autorem tej wystawy jest znakomity artysta-fotograf, pan Krzysztof Kusko, a wystawa znajduje się w samym centrum na Placu Litewskim. A to nie wszystko, bo na Placu Litewskim możecie także Państwo o godzinie 12:00. Tak, możecie przyprowadzić swoje dzieci, starsze, młodsze, albo wnuki, bo tam właśnie o godzinie 12:00 będą odbywały się nauki tańców regionalnych prowadzonych przez tancerzy zaproszonych zespołów. No, będzie się działo bardzo dużo w Lublinie w tym czasie i to dzięki organizatorom imienia Wandy Kaniorowej. Nasze spotkania przypuszczalnie nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie ze strony życzliwych temu przedsięwzięciu osób i instytucji. Wyrazy wdzięczności kierujemy przede wszystkim w stronę naszego prezydenta miasta Lublin, pana Krzysztofa Żuka. Dziękujemy także marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu. Dziękujemy również Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Interwencje 2021. Patronat medialny objęły nad naszymi spotkaniami Telsimy o muzykę. Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Zespół regionalny Stebna. Zespół pieśni i tańca Politechniki Lubelskiej. Zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Medycznego. Zespół tańca ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej imienia Stanisława Leszczyńskiego. I gospodarze
międzynarodowych spotkań folklorystycznych zespół pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniarowej. Oficjalne otwarcie naszych spotkań międzynarodowych folklorystycznych imienia Ignacego Wachowiaka poprosimy panią dyrektor festiwalu Bożenę Baranowską oraz zastępcę prezydenta miasta Lublin, pana Mariusza Banacha. Zapraszamy na scenę. Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie naszą wspaniałą lubelską publiczność na 35. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w nietypowej wersji, po raz pierwszy w historii festiwalu, wersji hybrydowej. Jak Państwo wiecie, rok temu, kiedy miała się ta edycja odbyć, musieliśmy odwołać festiwal i marzyliśmy o tym, żeby za rok spotkać się ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi ze świata, którzy byli zaproszeni. Niestety nie udało się nam zorganizować spotkań, były one tylko w jakiejś takiej ograniczonej wersji online, ale w tym roku bardzo się cieszę, gdyż dziś na scenie gościmy wszystkich członków założycieli, zespoły lubelskie z inicjatywy, których powstały te spotkania, które później przerodziły się w tak duży festiwal. Gorąco witam naszych uczestników. Zespoły z Polski zaproszone, prezentujące folklor kaszubski, folklor góralski i folklor łemkowski. Co prawda zespół Kyczera dojedzie do nas dziś w nocy, ale muszą Państwo wiedzieć, że po pandemii wszystkie miasta, wszystkie festiwale otwierają się i mamy mnóstwo zaproszeń, żeby na nich być. Gorąco witam. Dziękuję bardzo za liczne przybycie. Mam nadzieję, że wszystkie imprezy towarzyszące będą się Państwu podobały. I bardzo proszę o uroczyste otwarcie festiwalu pana prezydenta. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, domyślamy się wszyscy, że tańce na tej scenie będą bardzo różne. Piosenki również będą bardzo różne, ale to, co będzie wspólne dla wszystkich występujących, to ten niezwykły uśmiech na ich ustach, który nas wszystkich tak bardzo ujmuje. I wiemy, że ten uśmiech nie bierze się tylko z tego, że to na pewno wspaniała frajda występować w takim zespole, ale wszyscy mamy świadomość tego, że dzisiaj ci ludzie na co dzień bierzemy udział w czymś ważnym i potrzebnym. Dlatego że wszyscy mamy w sobie tę głęboką potrzebę kultywowania tych korzeni, z których wspólnie wyrośliśmy. Proszę Państwa, my oczywiście wymyśliliśmy aparaty fotograficzne, wymyśliliśmy kamery, nawet cyfrowe. Potrafimy zapisać piosenki zapisem nutowym, potrafimy opisać tańce zapisem choreograficznym. Ale ciągle mamy świadomość tego, że przecież nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby ta kultura żyła. Dzisiaj dlatego zaczyna się, oprócz wspaniałej zabawy, oprócz wspaniałego miejsca, gdzie tworzą się nowe przyjaźnie, zaczyna się również coś, co dla nas bardzo ważne, dlatego że wspólnie kultywujemy tę kulturę, tak dla nas ważną, jesteśmy z niej bardzo dumni. Dlatego dzisiaj na ręce pani dyrektor Bożeny, wielkie słowa wdzięczności, zwłaszcza dla gospodarzy, dla zespołu pieśni i tańca ziemi lubelskiej imienia Wandy Kaniarowej. Wielkie słowa wdzięczności za to, że znów startujemy z koncertem i znowu ten przegląd w naszym mieście się rozpoczyna. Szanowni Państwo, w imieniu własnym o nas pana prezydenta doktora Krzysztofa Żuka, 35. przegląd, międzynarodowy przegląd folklorystyczny uważam za otwarty. Dziękujemy pięknie i rozpoczynamy.
tematyczną naszego koncertu galowego rozpoczną gospodarze Zespół Pieśni i Tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej, reprezentowany przez grupę Lubelacy, a wykonają oni dla Państwa nasze regionalne tańce lubelskie. Jak Państwo się za chwilę zorientujecie, program naszego dzisiejszego koncertu będzie wyglądał tak, że będzie występ zespołu na żywo, a zaraz potem nastąpi prezentacja zespołu zagranicznego, którą obejrzycie Państwo na ekranie, więc my się już powoli usuwamy. Tuż po Lublinie zobaczycie Państwo film, który nadesłał nam zespół z Chile. Życzymy miłych wrażeń!
zrobić.
Jantar. Zapraszam. Ci to jest Łydzi, to Kaszewsko stoleca. Osobasy to są skrzypci, to Łysaczo Kaszewa. Łysaczo Kaszewa, masy skrzypci, krupci, Łydzi, to Kaszewsko stoleca. Thank you.
Imienia Stanisława Leszczyńskiego, a tuż po nich zapraszamy, będzie Romania.